zobaczcie, podchodzimy, tutaj sobie idziemy dokładnie pięknie z lewej strony, z prawej patrzymy. Ja się boję, że tutaj będzie jumpscare jakiś. Wow! Czy widzieliście kiedyś babkę w takim dobrym trójwymiarze? Nadeszła pora na granie na Steama. Juniorski, ile ty jeszcze zamierzasz grać w tę gierkę, która już chyba jest nudna, co? Pozdrawiam! No a teraz! Nareszcie jest! Granie na komputer! No, siemanko, uszanowanko! Z tej strony Tommy! And welcome back to Granny! Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj sobie powrócimy do naszej kochanej babci, bo się stęskniłem za pomidorówką, za pierogami i za grzybową. Moi drodzy, zastanawiacie się pewnie, dlaczego mam tutaj myszki, dlaczego Granny jest taka w HD i dlaczego te schody są takie w HD. I możemy tutaj kliknąć? Tak, możemy też kliknąć, moi drodzy, sobie tutaj na pułapkę ładnie, pięknie. I ona też jest w HD! Dlaczego ona jest w HD? Ponieważ, moi drodzy, jest to gierka na Steama. W ogóle mam teraz tutaj taki czerwony język, bo jadłem neoangin, a ja jestem taki troszeczkę chory teraz, ale poświęcam się i nagrywam dla was. Moi drodzy, tak, nie przesłyszeliście się. Gierka wyszła na Steama. Gierka wyszła na Steama. W końcu deweloper zdecydował się i wypuścił przynajmniej Granny. Mam nadzieję, że w ogóle Slendrinę i inne takie rzeczy też wypuści na Steama. I w końcu mamy. Mamy tutaj też nową historię, ponieważ jest jakieś takie intro i później też musimy oczywiście wyjść z tego domku i zobaczymy, czy później też się coś stanie. Moi drodzy, ja jestem mega na hype. I niedużo tutaj będę owijał w bawełnę. Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Granny, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag Granny HD. Lecimy z filmem, bebe. Dobra, co tutaj się pozmieniało? No w sumie się chyba nic nie pozmieniało. Tutaj mamy oczywiście grafikę teraz nawet do wyboru, ale to są jakieś straty pierdaty. Dobra, normalny, hard, extreme. Dobra, weźmy sobie, może damy tutaj na easy, ponieważ no nie chcę grać tutaj na normalu, żeby nie było sceny, że tego nie przejdziemy. Dlatego też zagramy sobie na easy, ponieważ nie zamierzam tutaj, żeby tutaj mi skrzypiała podłoga i tak dalej. Ale jeżeli oczywiście będziecie chcieli, to zagramy sobie też w inne normalne wersje i tak dalej, ponieważ na easy grają pajace, prawda? I chętnie to ja bym grał sobie na easy, ale na easy grają tylko pajace. Dobra, lecimy sobie ładnie, pięknie. Ja już tutaj słyszę, że my gdzieś sobie tutaj idziemy. Wow, zobaczcie, że my idziemy gdzieś w jakimś lesie. Jest tutaj pełno brzóz w ogóle, więc wydaje mi się, że akcja rozgrywa się w Polsce. Bo skoro, zobaczcie, czy też w jakiejś Rosji albo coś takiego, bo w Polsce i w Rosji jest strasznie dużo brzóz, jak mówię, że w Niemczech nie ma, ale tam jest tego po prostu multum. Dlatego też wychodzę z założenia już, że ta akcja rozgrywa się w Rosji czy w Polsce, czy właśnie w takich słowiańskich krajach, coś takiego. Okej, i mamy wejście, zobaczcie, do domku od Granny. Idziemy sobie tutaj ładnie, pięknie teraz z latarką i zaciekawiliśmy się tym domem, ponieważ my tak naprawdę szukamy chyba książki od Slendriny, w której ona jest zaczarowana. Tak, nie przesłyszeliście się. Szukamy książki, w której jest Slendrina. I zobaczcie, podchodzimy, tutaj sobie idziemy tak ładnie, pięknie z lewej strony, z prawej patrzymy. Ja się boję, że tutaj będzie jumpscare jakiś. Wow! Wow, no to mamy jumpscare'a, dostaliśmy tutaj oczywiście w łeb z baseballa i wychodzi teraz na to, że ona właśnie w taki sposób nas uwięziła, więc samochód, który znajduje się u babci Granny w piwnicy czy też w garażu, nie należy do nas. Ten mit został teraz właśnie w tym momencie obalony, ponieważ sami widzimy, że my idziemy sobie tutaj pieszo przez las. Wow, ładny nowy napis day one i wstajemy, okej. Co tutaj się pozmieniało? Widzę, że jest mega super hiper turbo ciemno i widzę, że mamy jakąś latarkę teraz do zdobycia, więc akcja się rozgrywa w taki sposób, że potrzebujemy latarkę. W sumie by to miało sens, ponieważ jeżeli babcia mieszka właśnie w takim miejscu, gdzie jest las i w ogóle ona nie ma tutaj elektryczności, to dlaczego w gierce na komórkę było cały czas tak jasno? Oprócz oczywiście darker mode. Dobra, sprawdzamy sobie tutaj lift this house, musisz tutaj stąd wyjść, okej, dobra. I teraz tak, tu... Przewróciłem już to niechcący, ona już tutaj idzie, zobaczcie, że ona już tutaj idzie, masakra, muszę wam powiedzieć. Dobra, tutaj mamy kogel, weźmy sobie od razu tutaj ten kogel. Ja mam nadzieję, że ona nas tutaj za chwileczkę nie dosięgnie, bo ona tutaj jest chyba taka super hiper turbo szybka, też mi się wydaje. Chociaż jeżeli ona jest na easy, to ona w sumie nie wie, gdzie my się znajdujemy. Dlatego ja sobie też pójdę tutaj, ona się tam teraz zaśmiała. Zobaczcie, że odgłosy są cały czas te same, to jest w sumie spoko, mi się to bardzo podoba. I teraz tak, tutaj chyba coś było z tego, co mi się wydaje, dokładnie, tu jest special key, dobra, ale otworzymy sobie tutaj. I tu jest tylko i wyłącznie Teddy, muszę wam powiedzieć, że grafika w tej gierce jest mega, bardzo mi się tutaj podoba. Tylko że gierka jest troszeczkę za cicho, ja wiem, że można sobie ją tutaj podgłośnić albo coś takiego, ale jest stanowczo troszeczkę, no, za cicho. I dobra, i tutaj mamy car key'a. Wiecie co, ja sobie może tutaj po prostu to poznoszę teraz. I tutaj mamy cutting pliers. Już w sumie fajnie, wszystko mniej więcej wiemy, gdzie się co znajduje. Tylko że skoro my mamy teraz na przykład kaguela, no to idziemy teraz na zewnątrz sobie tutaj wyciągnąć, czy też zostawić tego kaguela, żeby on sobie już tam leżał, nie? Dobra,
Tutaj odgłos jakiś śmieszny. I ona tu idzie, ona tu idzie. Ona tu idzie, ona tu idzie! Dobra, ale tutaj nie wejdzie. Przeczytamy sobie tą karteczkę, ja zobaczę w ogóle, czy ona jest taka sama. I z tego, co mi się wydaje, to tak. This is my fifth day in this house, she chased me, coś tam, coś tam. To jest cały czas właśnie ten sam napis, czy też cały czas ten sam gościu napisał. O co tutaj mniej więcej chodzi, że w arbuzie mam jakiś tam kluczyk i tak dalej. To jeszcze było podczas drugiej, czy tam trzeciej aktualizacji, z tego pamiętam. Ale wiem, że to było mega, super, hiper, dawno temu. Dobra, wychodzimy sobie teraz tutaj na zewnątrz, okej. I teraz tak, zadzwonimy sobie tutaj, żeby ona w sumie tutaj wyszła. Rzucimy tutaj Cogwella i wychodzimy stąd. Dobra, tutaj mamy puszkę, tutaj mamy drugiego Cogwella. Ło! Dobra, ona tutaj za chwileczkę przyjdzie. No dobra, ona już tutaj przychodzi. Zamykaj te drzwi i idź tutaj. Jak ona mnie tutaj stresuje? Nawet na easy mode ja jestem taki, że ona mnie mega, super, hiper, turbo stresuje, nie? Dobra, nie wiem teraz w sumie, co sobie teraz załatwić, ale wydaje mi się, że weźmiemy sobie special key, a chociaż możemy wziąć cutting pliers, już załatwić tą sprawę tutaj z cutting pliersami. I tak, zrzucimy to sobie tutaj. Na dół w sumie nie mamy po co iść, ale mamy też obrazek. No, możemy sobie w sumie tutaj zrobić ten obrazek, żeby dostać kolejny dodatkowy dzień, ale wydaje mi się, że nie potrzeba, chociaż jeżeli testujemy tą gierkę, to w sumie to sobie też tutaj ogarniemy. Dobra, bierzemy sobie teraz ten obrazek tutaj i oczywiście wsadzamy go tutaj. Okej, patrzcie, możemy E nacisnąć, ale tylko pisze the pieces missing. Wow, jak ja się teraz tego przestraszyłem! Ja w ogóle nie wiem, czy tutaj przedmioty będą się tak, wiecie, jak reaktywowały, że tak powiem, jak to miało miejsce właśnie w Granny na mobile, że ona, wiecie, jak na przykład coś żeśmy tutaj zrzucili i to nagle się postawiało samemu i to było dosyć śmieszne, ale wydaje mi się, że skoro tu jest logika gry taka sama, czy też może, no silnik jest chyba inny. Wydaje mi się, że oni to zrobili na Unity, ale w sumie nie jestem taki super hiper turbo pewny, więc jeżeli ktoś się tutaj na tym zna lepiej, niżeli ja, to dajcie koniecznie znać, nie? Dobra, wychodzimy sobie teraz tutaj. Tutaj mieliśmy tego Cogwella. Ja nie wiem w sumie, gdzie jest Granny, bo tutaj mega super hiper turbo ciemno. I to jest taka troszeczkę lipa. Wow, jak tu jest ciemno, zobaczcie. Ja tutaj naprawdę nic nie widzę, nic, kompletnie nic. Ale wiecie co? Zrobimy tak, żeby to sobie tutaj spadło. I nie wiem przypadkiem, czy uda nam się rzucić ten cutting pliersy tam, ale wydaje mi się, że nie, dlatego też ja sobie może zostawię tutaj. Niech babcia Granny tutaj przyjdzie do góry, ponieważ tutaj mamy też kolejny pis z obrazka. I czekamy na nią tutaj, mając nadzieję, że ona tutaj za chwileczkę przyjdzie. I z tego, co mi się wydaje... Dobra, Kinga się postawiła, więc tak. To jest to samo, co na mobile, że rzeczy się znowu same stawiają. Granny idzie, widzicie, jak jej się tutaj świecą w ogóle oczy, nie? Ale muszę wam powiedzieć, że teraz ta gierka na komórkę jest troszeczkę łatwiejsza. No w sumie jest łatwa, bo nie każdy też ma, wiecie, jak takie ręczne rączki i potrafię tutaj ogarnąć temat właśnie z tym, że sobie gra ładnie tutaj pięknie w Granny, ale muszę wam powiedzieć, że za Granny trzeba już tutaj coś zapłacić na Steamie, no jak ona była na komórkę za darmo, tak na Steamie trzeba już zapłacić te 8 euro, no niby to jest mało, ale dla niektórych też może się wydawać też dużo, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, twórca nam daje dosyć ciekawą gierkę i wydaje mi się, że jeżeli gierka wyszła na Steama, to za chwileczkę tutaj jakieś 0.0 czy jakieś inne saraty pierdaty się pojawią i zaczną robić tutaj takie mody do tej gierki, ponieważ ta gierka nam teraz dała takie możliwości do modowania, że będziemy tutaj na przykład sobie tworzyli swój domek i uciekali przed Granny, tak jak miało to miejsce właśnie w Hello Neighbor. I może to być dosyć spoko, i może to być dosyć fajne i mam nadzieję, że to się też stanie. Dobra, tutaj mamy Hammera, dobra. Ona tutaj za chwileczkę przyjdzie, bo ja tutaj w ogóle takie larmo teraz zrobiłem, że to jest po prostu masakra, nie? Tutaj niczego nie ma, ja może tutaj na nią poczekam. Chyba, że ją, wiecie co, zamkniemy może i tutaj ją... Chociaż ona już idzie? Dobra, ona już tutaj idzie, ona już tutaj idzie. Ona już tutaj idzie i za chwileczkę może mnie zauważyć, dlatego też ja może tutaj nie będę się tutaj sprzeciwiał. Tutaj leży w ogóle karki, okej, musimy zapamiętać, że tutaj leży karki. I ona już nas tutaj zauważyła, ona tutaj za nami sobie przyjdzie. W ogóle i tak jakby się troszeczkę oczka tutaj świecą, ale w sumie nie jestem pewien. Dobra, uciekamy jej teraz. Mamy młotek. Dobra, i polecimy sobie teraz tutaj do góry. Ja nie wiem, ona jest chyba cały czas za mną. Ale wiecie co? Dobra, tutaj trzeba cały czas naciskać E, więc ja myślałem w ogóle, że tutaj trzeba lewym przyciskiem myszki nacisnąć, ale na szczęście nie. Dobra, patrzcie, i teraz sobie zrobimy coś takiego, że ja sobie wywalę te drzwi tutaj, znaczy to, ten plank tutaj, plank, dobra. I teraz tak, bierzemy jednego plęka, dawaj mi go tutaj i kładziemy go tutaj, F to place, okej, dobra. Gdzie jest młotek? Młotek jest tu, za chwileczkę babka przyjdzie. Tu jest mega ciemno. Zamkniemy to sobie tutaj i tutaj jest, zobaczcie, engine part. Czy ja jeszcze potrzebuję ten młotek? No chyba w sumie tutaj już go nie potrzebujemy, dlatego go rzucimy może tutaj. Zleciał na dół! Zleciał na dół i ona chyba teraz na dół pobiegnie, co? Pobiegnie na dół. Pobiegła na dół, bo ona usłyszała teraz. Jak ona jest śmieszna. Ona pobiegła z powrotem na dół, bo ona usłyszała teraz ten młotek, jak on tam na dole spadnie. Jaki bezsens. Dobra, mamy cutting pliersy. I teraz tak.
Wow, czekajcie, bo ja muszę to jakoś tutaj przeciąć. Na E, dobra, czasami jest na E, czasami jest na F. No twórca jeszcze to musi tutaj poprawić. Ale dobra, gdzie one poleciały? Nie mam zielonego. Dobra, tutaj są, one tak w ogóle śmiesznie latają, że to jest po prostu masakra. O nie, ona tutaj za chwileczkę przyjdzie, dlatego też ja może ja tutaj zejdę szybko na dół, żeby otworzyć sobie już tam drzwi na dole. Wiecie jak, przeciąć tam kable, żebyśmy już tego cutting pliersa tutaj używać nie musieli. Granny, dobra, idzie, idzie, ja sam tutaj czym prędzej wychodzę. Ona tutaj się zastanawia, co jest w ogóle grane, nie? Dobra, lecimy tutaj ładnie, pięknie. Musimy sobie tutaj kabel przeciąć, dobra, przecinamy tutaj kabel, okej. I teraz przecinamy sobie tutaj kabel i tu już powinno być w sumie chyba wszystko, nie? Tylko, że ja zrobię coś takiego, że patrzcie, rzucimy to sobie tutaj i ona w sumie powinna tutaj przyjść, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli nie, no to tutaj za chwileczkę będziemy musieli troszeczkę larma zrobić, że tak powiem, aby ona tutaj w końcu na dół zeszła. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem taki zadowolony, że gramy sobie w Granny na kompie, że to jest po prostu masakra. Ja wiem, że tutaj osoby sobie już grały na kompie, ponieważ grały na emulatorze, ale to w sumie nie jest chyba to samo, co jak gramy teraz na Steamie, wiecie o co chodzi. Tutaj jest lepsza troszeczkę grafika i jednak się to ładniej prezentuje i muszę wam powiedzieć, że jestem mega super hiper turbo zadowolony z tego, że my dostaliśmy taki produkt, nie? Dobra, teraz wychodzimy sobie tutaj. W ogóle musimy gdzieś tą książkę jeszcze znaleźć. O nie, tu jest shotgun. Ona za chwileczkę tutaj przyjdzie, nie? Gdzie ona jest? Ona jest tam na dole, dobra. Ona mnie tutaj w sumie nie interesuje. I teraz tak, bo ja tutaj w sumie, no ja nie wiem, co ja teraz tutaj muszę zrobić, ale zrzucimy. No nie tutaj, dlaczego ty rzucasz tak śmiesznie to, no? Bo to trzeba tak, no nie, i patrzcie, raz rzuca do przodu, raz rzuca do tyłu. To jest ta bambaryła obsrana, nie? I znowu rzucił do tyłu, no nie wytrzymam z nim za chwileczkę, nie? Ale dobra, wiecie co, weźmiemy sobie może tutaj jednak ten safe key. Dobra, bierzemy ten safe key i ona tutaj za chwileczkę przyjdzie, idzie, idzie, patrzcie, idzie, idzie, idzie. Za chwileczkę będzie tutaj trut, 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 trut. Dobra, otwiera. Ja stąd uciekam. Ja stąd uciekam. Nara, Granny, nara, Granny. W ogóle nie widać, tu jest tak ciemno, że to jest masakra. Ale najlepsze jest to, że nie można tutaj też latarki wyłączyć. Dlatego jest to też takie troszeczkę cięższe. Dobra, tutaj żadnego melona nie ma. Jeszcze w ogóle w kuchni nie wiem, a w kuchni może tam być tyle tych przedmiotów, że to jest po prostu masakra, nie? Zadzwonimy sobie tutaj i zobaczymy, co mamy teraz tutaj w safe, tym właśnie tutaj, o. Mamy handle, dobra. Which handle? To ja sobie teraz tutaj wyjdę czym prędzej na dwór i pokręcimy sobie tutaj gałką muszkatową i zobaczymy, co jest na dworze, ale wydaje mi się, że ewentualnie będzie tam playhouse key, albo będzie spark plug, czyli będzie tutaj świeca zapłonowa, ewentualnie może być też jakiś arbuzik albo coś takiego, nie? Dobra, i teraz tak, ja sobie tutaj to założę, to się chyba z tej strony zakładało, dokładnie. I teraz tak, F musimy przytrzymać, żeby sobie tutaj tym ładnie pokręcić. No, kręć tutaj szybko, kręć tutaj lola. I zobaczymy, co znajdzie się tutaj teraz na zewnątrz. Jeżeli to będzie arbuz, to w sumie będzie spoko, bo będziemy już mieli tą sprawę z arbuzem załatwioną. I tak to jest arbuz. Moi drodzy, ja zauważyłem, że jak ja gram w Granny i mówię, że chcę mieć to, to jest właśnie wtedy tam jest to. Dobra, i co tutaj mamy? Padlock key. No dobra, mamy tutaj padlock key, a więc ja tutaj zrobię, żeby ona sobie tutaj wyszła i otworzymy sobie zarówno garaż, jak i tutaj wyjście, jeżeli w ogóle tutaj, czy jest w ogóle ta kłódka, żeby w ogóle stąd wyjść, nie? Dzwonimy tutaj cały czas, dzwonimy, dzwonimy, dzwonimy. Czy ona tutaj przyjdzie? Dobra, idzie, 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 idzie. Poczekamy sobie tutaj na nią. Granny. Biegnie, 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 biegnie. Dobra, idziemy teraz stąd szybko, czym prędzej. Teraz tak, sprawdzamy tutaj szybko, co jest. Tutaj coś jest? Nie, tutaj niczego nie ma. Tu też niczego nie. Tu jest, ja, w ręce jest, dobra. O, idzie, idzie. Idzie, idzie. Padlock key. Dobra, mamy! Możemy już stąd wyjść, tylko potrzebujemy jeszcze master keya. Ale zamkniemy sobie tutaj drzwi i ja jeszcze sobie otworzę tutaj ten garaż. Zobaczcie w ogóle, że my tutaj nic w sumie nie mamy ogarnięte, jeżeli chodzi o samochód. A tak to wystarczy tylko jeszcze znaleźć sobie tutaj. O nie, ona tutaj za chwileczkę przyjdzie, nie? Znowu tutaj przyjdzie. Ale zrobimy tak, że ja tutaj dropnę to. I ona powinna teraz wejść sobie. Chowaj się do samochodu, dobra? Chowaj się do samochodu. I ona powinna teraz tutaj wejść do tej sauny. Mam nadzieję w ogóle, że wejdzie do tej sauny. I my ją tam zamkniemy i ją na troszeczkę ocucimy. Dobra. Weszła tam. Zamykamy. Zamykamy, dobra, jest! Mamy ładnie, pięknie, mamy tutaj zamkniętą i ona za chwileczkę tutaj padnie jak mucha. Mamy książki, idziemy sobie zobaczyć, jak tutaj w ogóle Angelen, ta matka od Slendriny wygląda, czy też córka od Granny. Biegniemy tutaj czym prędzej, za chwileczkę mi będzie pisało, że Granny is now coś tam. It's now gone, dobra. Na 2 minuty, a bo to jest w sumie easy mode. No to mogliśmy grać na normalu, ale na easy kto gra? Pajace. Tak, dobra, tutaj otwieramy. Wchodzimy tutaj, kładziemy tą książkę. Dobra, i czekamy teraz tutaj na Angelę. No w sumie nic się tutaj nie zmieniło, tylko widzimy, że ona ma taką jakąś twarz. Ale sami dobrze widzicie, że no twórca już musiał tutaj stworzyć tą postać. I w ogóle tu jest właśnie ten obraz, który ma też Slendrina tutaj na piersi. W ogóle nie wiem, co to oznacza, ale ja bym bardzo chciał, żeby właśnie te wszystkie Slendriny też wyszły na Steama. I developer, ja czekam na Slendrinę. Czekam. Mega, czekam cały czas. Zobaczymy sobie jeszcze, jak tutaj Slendrina wygląda, ponieważ jeżeli Granny is now about gone for ileś tam minut, to ja sobie wezmę tego Teddy'ego, póki nie ma. Dobra, i teraz pobiegniemy sobie czym prędzej do góry, mając nadzieję, że ona się tutaj za chwileczkę nie obudzi, bo trochę po
potrzebowaliśmy tutaj czasu, żeby ogarnąć tą Angelę, ale wydaje mi się, że Gwen jest tak wolna, zanim ona się obudzi, zanim ona się ocuci, to już będzie po Slendrinie, nie? Dobra, idziemy tutaj, wchodzimy ładnie, pięknie i rzucamy teraz tego miśka tu, okej? Okay. I co? Zacięło się coś tutaj, coś się tutaj mega zacięło. Dobra, wow, on się teraz tak świeci, patrzcie, co się teraz dzieje, okej? Okay. On się zaświecił i pojawiła się Slendrina. Ale no z tej Slendriny no nic tutaj nie wychodzi, nic tutaj nie możemy więcej ogarnąć. Mamy tutaj mięsko, ale to chyba by było na tyle. To by było chyba tylko i wyłącznie na tyle. Ale no był taki jeden efekt, wiecie, jak że to się tutaj zaczęło świecić. To chyba też powinno być na komórce, z tego co mi się wydaje, tak też twórca chciał, żeby było, ale mu się chyba też tak w sumie to tutaj nie udało, nie? Dobra, nie wiem, gdzie jest Granny. Ja ją już tutaj chyba słyszę, ale musimy być teraz tutaj w sumie ostrożni, żeby nie było sceny. Bo ja muszę iść teraz w sumie po special key, który znajduje się tutaj jeszcze, gdzie był ten misio. I mamy tutaj też weapon key, bo bym bardzo chciał też zobaczyć, jak Granny się tutaj przewraca. Dobra, mamy special key'a i zobaczymy sobie też, jak tutaj wygląda nasz śmieszny pajęczsław. Ostatnio zastanawialiśmy się, jak tutaj nazwać naszego pajączka. Ja powiedziałem, że to będzie Damian Pająk, ale sami potwierdziliście, że lepiej będzie, jak go nazwiemy Pajęczsław, albo jakoś tak, nie? Dobra, zakładamy to tutaj, idziemy zobaczyć właśnie, razem z mięskiem oczywiście, jak wygląda tutaj ten nasz śmieszny pajączek. I dobra, kładziemy to tutaj, idzie pająk, wow, jak on mnie teraz tutaj popchał. Czekajcie, bo ja muszę tutaj szybko znaleźć, co tu jest, spark plug, okej, okay, dobra. No i pająk wygląda tak, ale ja nie chcę go tutaj za bardzo, wiecie jak, tutaj za bardzo przy nim być, żeby on mnie tutaj... Jak to dobrze, że on nie może tutaj już wejść, bo on jest na tyle głupi, że on naprawdę od razu ucieka sobie tam do tej śmiesznej rapkanciapy. I teraz tak, może przewrócimy sobie tutaj tą Kingę, bo ja w sumie nie wiem, gdzie tak naprawdę jest teraz tutaj Granny. Dropimy to sobie tutaj i poczekamy na nią, może ona tutaj przyjdzie, żebyśmy my mogli sobie tutaj swobodnie zejść na dół, bo mamy już praktycznie drzwi otwarte, ale ja dalej nie wiem, gdzie mamy Master Key'a. Wydaje mi się, że on będzie ukryty za taką blaszką, ale też w sumie nie wiem, gdzie jest Weapon Key. I nie umiem go za bardzo znaleźć. Musimy jeszcze troszeczkę poszukać na dole w kuchni i tak dalej, może tam coś się znajdzie. Dobra, już słyszę Granny, że tutaj idzie, ale nie wiem dokładnie, czy ona tutaj na górę wejdzie. Dobra, idzie, idzie, idzie. Ja teraz tutaj czym prędzej uciekam. Patrzcie. Schodzimy tutaj i lecimy sobie tutaj na dół do piwnicy, żeby zamontować właśnie ten śmieszny spark plug. Ja tutaj co prawda mogę jeszcze shotguna zbudować, ale nie wiem, gdzie są tutaj w ogóle te wszystkie części. Ja już niby tutaj tyle części znalazłem, a ja tak naprawdę nie wiem, gdzie co jest, nie? Ja wiem, że w mikrofalówce jest wrench, którego też będziemy w sumie tutaj potrzebowali. Dobra, zakładamy tutaj tą gaśnicę. Gaśnicę! I teraz tak, możemy jeszcze raz Granny tutaj wprowadzić, zobaczcie. Ja sobie może tutaj rzucę jeszcze raz tym przyciskiem, znaczy tym padlock key, rzucamy. Ale nie, bo ona teraz tutaj przyjdzie, tak bardzo blisko będzie stała. Musimy to jakoś tak rzucić, bo to w ogóle tak dziwnie ten gościu tym rzuca, nie? Wchodzimy do samochodziku i poczekamy na nią. My ją jeszcze tutaj uśpimy na tak dwie minutki, się przyda. Dobra, słyszę, że tutaj idzie, słyszę, że idzie. Dobra, i weszła. Zamykamy. Zamykamy i otwieramy, dobra, i znowu tutaj będzie gone na dwie minuty. Więc my teraz sobie tutaj co prawda możemy pooglądać, co jest w kuchni, ale jeszcze w sumie tam gdzieś w salonie żeśmy nie byli. O, tu jest, zobaczcie, shotgun, więc może go sobie też zbudujemy, ale no ja nie jestem w sumie pewien. Dobra, tutaj niczego nie ma. I ona chyba wyszła, ona to otworzyła i ona wyszła stamtąd, ja to słyszałem. Co tu jest w telewizorze, tutaj niczego nie ma. Ale to ma w ogóle teraz taką lepszą grafikę, tylko że dalej na tym telewizorze niczego nie ma i to mnie troszeczkę zmartwiło. Dobra, tutaj mamy trzeci part of shotgun, ja bym strasznie tutaj jeszcze chciał Granny zastrzelić. Tu mamy wrench i ja w sumie nie wiem, gdzie są teraz te wszystkie rzeczy. Tutaj coś jest. Weapon key. Mamy weapon key. Weźmiemy sobie teraz tutaj weapon key. Dobra, i biegniemy teraz tutaj czym prędzej ją tutaj zestrzelić. Zamkniemy te drzwi tutaj za sobą. Muszę wam powiedzieć, że stało się troszeczkę łatwiej teraz grać w tą Granny, ponieważ no mamy, gramy na myszce i gramy na klawiaturze. To jest mega wygodne. Dobra, zrzucamy sobie tutaj tego, ten kluczyk. Okej, okay, i patrzcie. No i już tutaj sobie po prostu czekamy na Granny. I to jest, wystarczy jeden przycisk myszki, a tak to tutaj wiecie, jak ogarnąć to, srat pierdaty. No było troszeczkę ciężej, niżeli jest teraz. I jest łatwiej. Muszę powiedzieć, że jest o wiele, wiele łatwiej. To jest to samo, jak graliśmy na przykład Hello Neighbor na kompie, a później graliśmy na komórce. No przecież ten Hello Neighbor na komórce to była zgroza. Naprawdę, to była mega, super, hiper, turbo zgroza. Ale chciałem dla was nagrać, nagraliśmy i jest fajnie. Dobra, Granny coś tutaj nie chce przyjść, dlatego ja sobie tutaj wezmę też czym prędzej znowu ten crossbow, zrzucimy, żeby oddać tutaj jakiś odgłos i miejmy nadzieję, że ona tutaj za chwileczkę przyjdzie i ogarniemy to, co żeśmy chcieli też tutaj w sumie ogarnąć, czyli wiecie jak. Strzelić w nią, zobaczyć, czy zamyka oczka. Ja nie wiem, gdzie ona jest, ona się chyba gdzieś zablokowała. Ale, no i tutaj nigdzie nie ma, naprawdę. Dobra, idzie, idzie, już się słyszę, że ona gdzieś tutaj chyba wchodzi po schodach i za chwileczkę tutaj zawita do nas, bo ona w sumie usłyszała ten odgłos. Dobra, idzie, patrzcie! I strzelamy tutaj do niej za chwileczkę, dobra, shoot! Okej! Okay. I zamknie oczka, prawda? Zamknij oczka, zamknij, śpi, dzieciątko, śpi. Ja się tam troszeczkę zablokowałem, bo to chodzi też teraz o to, że tutaj ta gra może być też taka troszeczkę bardziej zgliczowana, niż jak była na komórce.
Ale jest w sumie okej, nie? Dobra. Idziemy teraz tutaj ładnie, pięknie sobie zestrzelić właśnie tą rzecz tutaj, bo zobaczymy, co tam będzie. Tam jest w ogóle gasoline i tam jest... No nie trafiłem! Tam jest gasoline i tam jest właśnie ten screwdriver. Dobra, zrzucamy to tutaj i strzelimy sobie tutaj jeszcze w sumie też, żeby zrzucić ten gasoline, żebyśmy go też tak mieli, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, zrzucamy go, to sobie dropniemy, tutaj mamy screwdriver i możemy teraz otworzyć sobie tam na dole i zobaczyć, i wydaje mi się przynajmniej, że tam będzie master key, dlatego też będziemy mogli sobie tutaj na spokojnie ucieknąć, a ewentualnie w następnym odcinku ogarniemy sobie taki temat, że uciekniemy samochodem, dobra? Deal? Deal! Ale jak już tutaj mamy gasoline, to ja sobie tutaj ładnie pięknie zatankuję, wezmę sobie za chwileczkę ten śrubokręt i zobaczymy, co się znajduje za blaszką, a za blaszką będzie co? Będzie master key. Chyba. Albo nie, będzie Playhouse Key i w Playhouse będzie Master Key. Dobra, za chwileczkę tutaj sobie otworzymy. Okej, ładnie, pięknie, zostało otwarte. Mamy Playhouse Key, tak jak wam przed chwileczką powiedziałem. Jesteśmy już tutaj prawie przy Playhouse i sobie tutaj otworzymy. Okej, zobaczcie, mam nadzieję w ogóle, że Granny tutaj sobie jeszcze śpi. Oj, tu jest bateria, pierwszy raz widzę tutaj baterię. Oczywiście kiedyś tutaj baterię widzieli, bo ja nie. Jurek tego nie widział nigdy, nie? Dobra, mamy Master Key'a. I teraz nie wiem w sumie, gdzie jest Granny. Nie chcę, żeby ona mnie tutaj tak zaatakowała, że ja nie wiem, gdzie ona będzie. Ale ewentualnie sobie tutaj wyskoczymy już stąd i wyjdziemy przez drzwi główne. Dobra. Wychodzimy! Wychodzimy ładnie, pięknie, udało nam się stąd, moi drodzy, ucieknąć normalną drogą. Mamy tutaj też to outro, które też w sumie widzieliśmy na komórce, dlatego tutaj też się w sumie też nic nie zmieniło. Ucieknęliśmy sobie i gierka jest the end. Masakra! Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Granny na Steama podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, godzinki, cześć!